Siema, koala. Zostaw myszkę. Co ona się zrobiła? Ale cię wkurza, ale cię wkurza ta mycha. Ale cię wkurza. Wszystkie trzy. W ogóle nie spadasz, mówisz? Nie? Nie spadnie. A, ta, ściany się złapną. Ściany się trzymają. A tu jest jeszcze jedna. A! Masz jeszcze jedno koło ogonka. Tu masz. O, no, nogami trzymasz. Teraz widać, Lalo, twój kolor. No, pokaż, jak się bawisz. No, pokaż, gdzie masz myszkę. Znaczy, dupki to może nie pokazuj akurat. Nie masz myszkę. Lalo, tu jest mycha. Dejzul, co ona robi? Ale macie żarówy? Ale macie żarówy w oczętach? Lalo, jesteś za duża na to trochę. Nie wiem, rażę cię po oczach. Postaram się nie rażyć, ale tak tylko najlepiej ujmuje się twój korol. A tam Oli walczy z lampą. Nie ma gry, nie. Ale patrz, jak ładnie wyglądają te świeczki. Fajnie wygląda w ogóle wszystko, jak robię tak z lampą. Niestety dzisiaj zasłon, słuchajcie, nie kupiłam. Daj, nie oparzy się, spokojnie. Takie ma żarówki. Takie oczy im wychodzą. O, spadło ci coś? Czy ci coś spadło, czy ci nie spadło? Lalo, rażę cię, nie? Gdzie idziesz? Pranie powiesiłam. Młody kaszle. Świeczki się świecą. Tu jest moja pumpkinowa. Tu leży przesyłka i czeka na otwarcie. Ale zdradzę wam sekret. Patrzcie, pokażę wam tylko w górę tak szybko. Ta-dam! Takie coś będziemy otwierać, ale to już chyba jutro. Jestem już tak zmęczona, że naprawdę nie mam siły. Tu jest właśnie ta pumpkinowa, słuchajcie, świeczka. A tu się świeci taka. Nic nie widać, wiem. O, teraz widać. Tak. A Daisy najchętniej by wskoczyła tam na półeczkę, tak? Skoczyłabyś. O, jak ty byś skoczyła. A tu stoi pamiątka od Kasi. Postawiłam to tu, ponieważ bardzo ładnie to tutaj wygląda i na pewno widzicie, jak się fajnie mieni. I koala. A właśnie, a propos teraz tego oświetlenia. Tu będzie lampa. Tu jest składana lampa. Oli po prostu walczy. Zawzięcie. A propos tej lampy, teraz wam właśnie może pokażę. Zaraz, jak ona się mieni. Zobaczcie teraz, właśnie. O, tak to się pięknie mieni. Tak ona wygląda z bliska. Widzicie? To jest to, co wam mówiłam. No i tak tutaj widzę, że i tak jeszcze nie jest tak do końca, ale już jakby coś widać, że już jest tutaj ten połysk widoczny. Pięknie to się mieni. Już nie wiem, że się fajnie odbija na tym. Na suficie. Bardzo ładnie to wygląda. O, taka mieniąca, kolorowa. Przepiękna. Uwierzcie mi, że jest przepiękna. I jest wciąż w promocji. Jest wciąż w promocjach. A tu ustawiłam właśnie. O, no niestety nagrywam na razie z lampą, bo muszę. Tu ustawiłam jabłko, a tu gruszkę. O, tak teraz to wygląda. Jeszcze zakupy i lustro, które jeszcze nie jest powieszone, ale niedługo będzie. I ja w nowych kapciach. Także do usłyszonka. Ty, Lalo, jeszcze walczysz? Już nie walczysz, już leżysz, tak? Ta-dam, ta-dam, zobaczcie, ale pie... Jest już tu kot. Pięknie, wow. Wow, powiem wam, że to dodaje bardzo dużo uroku. Bardzo ładnie to wygląda ze wszystkim. Bardzo stylowo. No a teraz zróbmy test. Test, czy działa. Czekajcie, tu gaszę. Uwaga.
Uwaga. Yes! Jupi! Ale ten daje teraz fajne, teraz żółte, zupełnie inne światło. Wow, ale to jest różnica. Ze srebrnego w złoto poleciało. Patrzcie, jest ładne. I cena, słuchajcie, tego żyrandola. No patrz, ale nie? Piękny. Sami musicie składać. Nie, nie musicie sami, bo Oliwia wam złoży, jakby co. Tak. Już nigdy nie. Pięknie wygląda, przepięknie. To jest moja sprawczyni. Nie badaj nagrywać, bo nie chcę, więc uszanuję, ale przepięknie teraz to w tym tu świetle wygląda. No sztos, aż. No, także tak by to wyglądało. Ja już się teraz żegnam. Znaczy w sumie zostawiam światło, bo nie wiem, czemu chciałam gasić. Bardzo ładnie to wygląda, przepięknie. No a ten pójdzie gdzieś, nie wiem. No Oliwia mówi, że chce zobaczyć u siebie, więc możemy do niej teraz wkręcić i zobaczymy, jak będzie to wyglądało, czy będzie go chciała. A jak go nie będzie chciała, to szczerze wam powiem, nie wiem, gdzie go dać, bo tu w kuchni nie pasuje za bardzo mi taki... Właśnie nie, tu chciałam te dwie właśnie, o te takie, co niestety nie było ich. Także idziemy wkręcić do Oliwii i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i uwaga, robimy próbę generalną. Wow, ale te. Wow. Patrzcie na ściany. Ta ściana. Jakbyś miała wzór na ścianie. Nie będzie ci to wkurzać? Ale ładnie to tu wygląda. Pasuje jej tutaj. Wow, jeszcze chciałam jej się firankę kupić, ale nie chciała, wariat. Fajna była ta firanka, miałaby to ładniej niż palmy. No i też nie chciała headboarda, o headboard może ściągniemy, co? Od razu, jak już tu jestem. To włączyć nagrywanie? Już możesz wyłączyć. Bo... No i jak taki czas na kąpiel, spróbujmy teraz, zobaczmy jak to będzie wyglądało. No, tak wygląda moja kąpiel. Kąpię się w takiej otóż atmosferze. Uwielbiam. Uwielbiam po prostu to miejsce. To jest moja oaza spokoju. Kolejną będzie moja sypialnia, ale to jeszcze za chwilę. Także za sekundę włączam światło i pokażę wam, jaką bombę użyjemy. Aki-doki. Odzywam się. Już niestety lampy nie włączę, bo mam 13% baterii. Powinnam sobie wsypać też prosecco. Proseczo tak zwane. Polecam wam. Gently relaxing bath salt. Czyli mamy tutaj sól do kąpieli, relaksująca, ale dziś czas na bombę, tak, zdecydowanie. Zestaw Lucky Fine i wybierzemy sobie dzisiaj green tea. Dzisiaj herba ciarnia, herba ciano. O, taki mam rys, który poprzestawiałam troszeczkę, jak widzicie. Tu stoi nowy kosz. W miarę nawet tutaj pasuje. Pasował jeszcze tutaj pod umywalkę, ale jakoś niech będzie tam z boku, tym bardziej tam będzie po prostu brudne pranie do prania, blizna. Te kosmetyki też tutaj jakby troszeczkę poznikają, nie będzie ich aż tyle. No i dobra, otwórzmy sobie, słuchajcie, naszą bombę. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić jedną ręką. Staram się, ale nie obiecuję. A szkoda wam powiem otwierać tych bomb, naprawdę. Ogromna szkoda. Dobra. Mamy. Bardzo fajnie, delikatnie pachnie. Bardzo proszę. Green tea. No, muszę wam powiedzieć, że żałuję, że nie mam ich więcej. Otwieram. Musiałam się wspomóc, słuchajcie, znowu zębem. Bo niestety, no, statywu nie wezmę, gdyż nie mam go tutaj na wannie, gdzie postawić. A z drugiej strony, jak postawię, będzie widać mnie w wannie. Także z dwojga złego. Musimy sobie jakoś dać radę. Dobra, wróciłam, wspomogłam się trochę drugą ręką. Uwaga, uwaga, odwracamy się. Okidoki. Jestem już odwrócona. Mamy bombę Lucky Fine. I zaczynamy. I zaczynamy naszą kąpiel. Teraz zobaczymy, czy woda będzie zielona, czy też nie. Zielona jest. Jest tam, dobra. Woda nie będzie aż tak bardzo zielona, ale już zaczyna pachnieć. Bardzo fajny, delikatny zapach. Leci woda, żeby nie było. Delikatnie się robi zielona, także Lucky Fine. Polecam wam bardzo serdecznie. Może uda mi się zdobyć jakiś kod, ale nie obiecuję. Dzień dobry. Dzień dobry kochani. Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z wami. W dzień tygodnia poniedziałek. W dzień tygodnia poniedziałek, słuchajcie, ja właśnie spadam na paznokcie. Jest godzina 8 rano. Normalnie ja w ogóle nie wstaję o tej porze, ale dzisiaj muszę, gdyż paznokcie mam na 9.
i po prostu się nie wyspałam. Nie wyspałam się w ogóle. A ty się wyspałaś? Wyspałaś się? Co? Czy ty się wyspałaś? Lelo. Lelo zdawkowo mówi, że Lelo się nie wyspała, tak? Czy się wyspałaś? Powiedz, czy się wyspałaś, czy się nie wyspałaś, co? Czy się kot wyspał, czy się nie wyspał, co? No, Daisy nie wiem, czy się wyspała, bo nie wiem w ogóle jeszcze, gdzie jest. Ja właśnie wstaję. Synek mój niestety. Gracja, chodź syrop pić. Chodź pić syropek. Raz. Nie wiem, czy wam pokazywałam w końcu złożoną komodę u Oliwii. U Oliwii stanęła w końcu komoda i ja nawet nie wiem, czy na którymś vlogu w końcu wam pokazałam, czy nie. Ja zaraz muszę się zbierać. Pielęgnacja. I będę spadać, słuchajcie, bo Patrycja ma mi odebrać, tu stoi komoda. Jest taki mini nieporządek, ale tak wygląda komoda. No i oczywiście Oliwia zamówiła sobie komodę, nie żeby specjalnie, ale taką, co ma mama. Tylko muszę jej tam poprawić, bo nie wiem dlaczego, ale jej LEDy się nie trzymają tego kleju, który tam jest taki gotowy jakby do tych właśnie LEDów. Także taką ma komodę. No i tutaj właśnie ma być też telewizor i jeszcze jakieś dodatki, tylko Oliwia się nie może na razie zdecydować, jakie są dodatki. A tu leży kotek, kotełek, tak? No. Kotełek leży, tu leży kotełek. Nie widać go, bo leży na piesełku. A tu jest właśnie ten żelazo. Także nie wiem, czy pokazywałam. Jeżeli tak, to przepraszam, ale jak nie, no to pokazuję tylko, że to jest ta komoda. I ona ma, słuchajcie, oczywiście tutaj właśnie możliwość tego. Widzicie? Te LEDy odpadają. No i oczywiście tu jest cała wystawka, wiecie, w większości przypadków Ariany Grande. Tu jest cały pierdolnik mojej córki, też bym sobie coś tam powstacała i to tak wygląda. No, także też pojemna, ja nie chciałam, żeby tutaj mieli zagracone ciuchami, gdyż, no i to jakaś pamiątka, gdyż zostawiłam im szafę na ciuchy. Także tak by to wyglądało. No i jeszcze przyjdzie do nich tutaj do pokoju zasłonka. Tu powiesiłam sobie tą ramkę, którą kupiłam. Tu postawiony jest ta półeczka, to coś takie. Oliwia to złożyła. Tam jeszcze by to robić porządek, więc nic nie ma. Co jeszcze się zmieniło? Aha, i tutaj zawisnęło, tu zawisnęło to lustro duże. Jednak tu, dlatego że nie zmieściło się tutaj to, ten hak się nie zmieścił na tamtą szafę, do którą ja chciałam. Także taka situation. O, mamy pajączka. Trzeba go zabić, bo ja to się boję pajączków. Czekajcie, muszę wziąć, nie wiem co, buta, kapcia. Muszę coś wziąć, żeby zabić pająka. Akcja pająk. No. Najpierw go może zrzućmy, bo wtedy go na podłodze. A widzicie, on sobie tam na niteczce idzie. Cwaniak. No i nie pożyjesz, no. Tu w tym domu nie pożyje żaden pająk, choćby nie wiem co. Już, akcja pająk wykonana. Ostatnio też akcję pająk widziałam u Świata Gosi na Insta. No i przychodzę do łazienki i pierwsze co to jest kuweta obsylana, czyli muszę właśnie wytrzeć kupę po kocie. Odzywam się do was niebawem.